Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, drodzy mieszkańcy całego powiatu tomaszowskiego, 18 maja 2020 rok. Cóż za znamienna data dla nas, Polaków. Setna rocznica urodzin świętego Pawła, świętego ojca Jana Pawła II, papieża. Od samego rana świętujemy tę rocznicę poprzez uczestnictwo we mszach świętych. Z uwagi na panującą pandemię, liczba obecnych na mszach jest, można powiedzieć, symboliczna. W żaden sposób nie oddaje tych tłumów, które zawsze szły za papieżem. Ale dzięki uprzejmości tomaszowskich mediów, dzięki możliwościom, jakie daje dzisiejszy świat, te uroczyste msze mogli oglądać nasi mieszkańcy poprzez internet. Wiemy, że oglądających było bardzo wielu i bardzo nas to cieszy. Bardzo cieszą nas wszelkie inicjatywy i wszelkie konkursy, które podejmowane były zarówno przez małe dzieci, jak i dzieci w wieku szkoły podstawowej, a także szkół ponadgimnazjalnych. Na szczególną uwagę zasługują inicjatywy podejmowane przez te placówki oświatowe, które w naszym mieście noszą imię świętego Jana Pawła II. Mam na myśli przedszkole na Ludwikowie, mam na myśli szkołę podstawową nr 12 oraz zespół szkół ponadpodstawowych imienia Jana Pawła II, popularnie zwaną samochodówką. To właśnie w samochodówce został dzisiaj uroczyście otwarty mural. Cudowna inicjatywa, cudowny efekt i piękna pamiątka na lata. Jesteśmy w tej chwili na Placu Kościuszki, gdzie można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. My tak bardzo często odwołujemy się do słów Jana Pawła II, tak często go cytujemy, tak często wracamy myślą do tych lat, kiedy był dla nas największym przewodnikiem. Ja mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że na przestrzeni całego mojego życia to największy żywy autorytet, dotykalny, chodzący po świecie Polak. Ten cytat, który najbardziej jest mi bliski i który często powtarzam także innym, to słowa świętego Jana Pawła II: wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym przypada setna rocznica urodzin ojca świętego Jana Pawła II. Mówimy wielkiego, bo rzeczywiście to wyjątkowy pontyfikat na miarę nie tylko tego stulecia, ale na miarę paru tysięcy lat. To jest bardzo ważne, istotne, żeby wsłuchać się w to, co nam chciał przekazać ojciec święty Jan Paweł II. Mówił do nas Polaków, mówił do nas katolików, mówił do wszystkich mieszkańców naszego globu. Mówił to podczas ponad 100 pielgrzymek na wszystkie krańce świata, które są zamieszkiwane przez ludzi. W Tomaszowie Mazowieckim dzisiaj uroczystości rozpoczęły się
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3, czyli popularnej samochodówce. Tam grupa młodzieży namalowała piękny mural w hołdzie Janowi Pawłowi II. Piękny, wspaniały Ojciec Święty, uśmiechnięty, który każdego dnia będzie zapraszał do szkoły, będzie uśmiechał się do uczniów i tak naprawdę będzie starał się nawet tą postawą tego wyrazu twarzy pewne przesłanie do nas skierować. Przesłanie takie, żebyśmy kochali się nawzajem, żebyśmy kochali bliźniego swego, żebyśmy kochali ludzi, a na pewno ten świat będzie dużo lepszy. Dużo lepszy. Bardzo dziękuję pani dyrektor Katarzynie Banaszczak, wszystkim nauczycielom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i przede wszystkim uczniom tej szkoły za tak wspaniałe przygotowanie tego muralu i za tą uroczystość, która była w pierwszej części dnia. Oczywiście później grupa wiernych, tych wszystkich, którzy chcieli pomodlić się w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II, udała się do Sanktuarium Świętego Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim i tutaj wspólnie modliliśmy się w intencji naszego miasta, powiatu, całej naszej ojczyzny. Na placu Kościuszki mamy już taką ostatnią część tych dzisiejszych uroczystości po mszy świętej odprawionej w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, również w intencji miasta, w intencji powiatu, w setną rocznicę urodzin Ojca Świętego. Złożyliśmy kwiaty, wieńce właśnie tam w kaplicy, gdzie są relikwie świętego Jana Pawła II. Również pod pomnikiem przy sanktuarium świętego Antoniego, pomnikiem poświęconym Janowi Pawłowi II, różne delegacje złożyły kwiaty, żeby oddać cześć, oddać hołd temu wielkiemu Polakowi, temu wielkiemu pasterzowi, który swoim nauczaniem odcisnął pozytywne piętno na miliardach ludzi na całym świecie. Tu na placu Kościuszki jesteśmy obecni przed wystawą poświęconą Janowi Pawłowi II. Zarówno prezydent miasta, który przyczynił się do tego, że była ta wystawa, jak ja również osobiście, jako ten, który przyszedł zobaczyć tę wystawę, serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do obejrzenia tej wystawy, do pewnej takiej refleksji związanej właśnie z nauczaniem świętego Jana Pawła II. Bo chodzi o to w tym wszystkim, żebyśmy nie tylko myśleli o jego nauczaniu w dniu dzisiejszym, przy okazji kolejnych rocznic, ale żebyśmy myśleli na co dzień, co w tym przesłaniu, co w tych przesłaniach chciał nam Jan Paweł II powiedzieć. Wróćmy do jego nauki, wróćmy do jego wszystkich dzieł, które zostały skierowane na piśmie do nas, a naprawdę ta nauka niesie za sobą swoją wyjątkowość, mówiącą o miłości, o tym, jak być dobrym człowiekiem, jak służyć drugiemu człowiekowi, jak go po prostu kochać i żyć w takiej zgodzie. To jest bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, żebyśmy potrafili jak najwięcej z tej nauki czerpać.